bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się nie spóźniają. U mnie jest 20. Miałem małą awarię, bo zrobiłem sobie wodę, ale okazało się, że ktoś no, odkamieniał czajnik. Więc jak się napiłem, to miałem nieco kwaśną. Słuchajcie, napiszcie mi proszę, czy mnie dobrze słychać. Dzisiaj w trochę innej formule będzie prezentacja. Ja mam na imię Piotrek, jestem pszczelarzem. Myślę, że duża część z Was już mnie zna, ale tym, których nie znam, za chwilę się przedstawię. Najpierw jednak chciałbym wiedzieć, czy mnie słychać. Wszystko ok, dobra. Słuchajcie, ja mam na imię Piotrek, jestem pszczelarzem. Dzisiaj webinar nazywał się 5 największych błędów w pasiece, ale przyznam się Wam, że najpierw napisałem, a później zacząłem się do tego solidnie przygotowywać i okazało się, że tych błędów jest multum. Później zdałem sobie sprawę z tego, że no, dla niektórych to może być zbyt obciążające, więc chciałbym, żebyśmy potraktowali to jako takie wyzwania w pasiece, a niekoniecznie jakie błędy. I mam do Was taką prośbę, bo z odpowiedzi Waszych z maila dostałem informację, że jesteście w różnym stopniu zaawansowania, więc wysłałem Wam taki link z prośbą, żebyście wypełnili. Tam są raptem 3 pytania dotyczące tego, na jakim etapie zaawansowania jesteście. W pszczelarstwie, ile macie uli, to pozwoli mi mniej więcej oszacować, do kogo mówię, no i też dostosować ten język. Natomiast osoby, które nie mają pasieki, będą miały nieco kłopot, ponieważ będę już mówił w takiej nomenklaturze pszczelarskiej, no bo jeśli mówimy o błędach w pasiece, to wiadomo, że osoby, które jeszcze nie zaczęły, to tych błędów jeszcze nie popełniły, a z drugiej strony z doświadczenia wiem, że wymienianie ich, jak ktoś jeszcze nie ma doświadczenia, za dużo nie daje, bo to się po prostu i tak zapomina. Zatem zaczynamy od wprowadzenia, później będziemy mówić o tym temacie, o tych błędach pszczelarskich, później Wam powiem, jaki mam przygotowany dla Was dzisiaj bonus, no i na końcu zrobimy sobie pytania i odpowiedzi. Nasze spotkanie potrwa nie dłużej niż do 22. Nie dłużej, bo o 22 idę spać. Myślę, że ta pierwsza część potrwa z godziny, godzinę 20, a później pytanie i odpowiedzi i w zależności od Waszego zaangażowania czasem nam starcza czasu, czasem nie. Zatem kim jestem? Witam, mam na imię Piotrek, jestem pszczelarzem. Dlaczego tu jestem? No właśnie dlatego, że chciałbym, żeby po pierwsze pszczelarzowi oznaczało coś dobrego, a po drugie uważam, że w interesie każdego z nas jest to, żeby pszczelarzyli jak najlepiej. Jeśli czasem słyszę takie psioczenie pszczelarzy, którzy mają 100 uli i więcej, na małych pszczelarzy, którzy no nie umieją, nie robią czegoś, no to właśnie wtedy pytam, co robisz w związku z tym? Bo mi zależy na tym, żeby każdy pszczelarzył jak najlepiej, wtedy nam wszystkim będzie lepiej, będzie mniej warozy, będzie mniej chorób, mniej zgnilca. W interesie każdego jest to, żeby każdy wiedział, co robi w pasiece. No i celem tego naszego spotkania jest omówić te błędy pszczelarskie, wyzwania pszczelarskie. Nie ukrywam, że celem jest też, żeby Wam powiedzieć o bonusie dzisiejszego spotkania. I to, co mówiłem, nie ma błędów. I jak, na czym ja gospodaruję? Na ulu wielkopolskim, jestem z Wielkopolski, pozyskuję około 20-40 kg miodu na sezon i gospodaruję na kraince. Przetestowałem bakwasty. Krainki w naszym regionie póki co są najbardziej przystosowane i wyznaję zasadę IPM, czyli Integrated Pest Management, czyli takie zintegrowane pszczelarstwo. To oznacza, że nie leczę na pałę, bo taki jest termin, tylko najpierw sprawdzam, które rodziny są, wymagają tego leczenia, bo mają przekroczony próg warozy, a które nie. I dzięki temu mogę zmierzać w kierunku minimalizowania ilości środków ładowanych do ula, żeby odwrócić trochę tę tendencję. W latach 80. mieliśmy jedno leczenie, później mieliśmy dwa, teraz nawet i 3 razy. Chciałbym, żebyśmy nie brnęli w to aż tak daleko. To IPM to nie jest mój wymysł, to jest ogólnie dotyczy rolnictwa, pszczelarstwo też ma swoje badania naukowe na ten temat, jest to bardzo rozwinięte, no ale w związku z tym, że to diagnozowanie jest uciążliwe, dlatego też ta metoda nie jest taka, zasmieszyło mnie pytanie Krysi, nie jest taka popularna. 24 kg miodu, to mówię o miodzie z jednego ula,
a mam około 85 uli. I dlaczego o tym mówię? Dlaczego właśnie mówię o tym, że na ulu wielkopolskim pracuję? Bo to właśnie jest jeden z pierwszych błędów, które mamy u pszczelarzy. I te błędy podzieliłem na te, które są u pszczelarza, i takie, które są już dotyczące typowo pszczelarstwa. I co mam na myśli, mówiąc, że to jest pierwszy błąd? Dlatego, że czasem gadamy z kimś, rozmawiamy, radzimy się, a naprawdę tak naprawdę nie wiemy, z kim rozmawiamy. No bo załóżmy, że czytamy coś w sieci, to czy my wiemy, czy osoba, z którą rozmawiamy, ma wynik na poziomie 10 czy 60 kg z ula? Od kogo byśmy się woleli uczyć? Od tego, co ma więcej, czy mniej? No, od tego, co ma więcej, jeśli zależy nam na tym, żebyśmy mieli miód, bo do tego zmierzam dalej, bo chcielibyśmy wiedzieć, z kim rozmawiamy, także pod względem takim, nie tylko jakie ma wyniki, ale co jest dla niego ważne, bo może dla mnie ilość miodu w ogóle nie ma znaczenia, może dla mnie najistotniejsze jest to, żebyśmy mieli miód jak największej jakości, a może dla mnie istotne jest to, żeby prowadzić pszczelarstwo jak najbardziej naturalne. Więc jeśli już będziemy wiedzieć, z kim rozmawiamy, jakie są jego cele, to wtedy możemy wiedzieć, czy my się chcemy od niego uczyć, czy nie, czy warto brać jego praktykę, czy nie. Jeśli dla kogoś istotne jest to, żeby mieć spokój, żeby w ogóle najchętniej nie chodzić do pasieki, no to też warto dowiedzieć, zanim zaczniemy się od tej osoby uczyć. Dalej, czas w pasiece. Są osoby, które naprawdę dużo czasu spędzają przy ulu, a są osoby, które po prostu czują pszczoły, widzą, idą do pasieki, otwierają ul, oho, to może warto się od takiej osoby uczyć. No i kwestia doświadczenia. Moje doświadczenie pokazuje, że takie stwierdzenie starszy pszczelarz nie jest jednoznaczne z wykwalifikowanym pszczelarzem. I tutaj przepraszam wszystkie osoby, które są dużo starsze i to nie jest jakby marginalizowanie czy też minimalizowanie doświadczenia. Natomiast wiem, że są osoby, które mają bardzo duże doświadczenie i bardzo duży wiek w pszczelarstwie i są wspaniałymi pszczelarzami, ale nie wszyscy tacy są, więc takie stwierdzenie, wiem to od doświadczonego pszczelarza, nie jest dla mnie wystarczające. Ja bym chciał wiedzieć coś więcej. Kolejna kwestia to, w jakim regionie osoba, z którą rozmawiam, pracuje, bo Wielkopolska, góry, Pomorze, jejku, to jest olbrzymia różnica. U mnie już będzie rozwój, w górach jeszcze nie będzie rozwoju, bo jeszcze mają zimno. Na jakim ulu pracuję? Jakie to ma znaczenie? No ma znaczenie, bo w Dadancie ten nastrój rojowy może wystąpić później niż w ulu wielkopolskim. Uprzedzając następne pytanie, to ja pracuję na ulu 10-ramkowym wielkopolskim, natomiast przechodzę na ul 12-ramkowy. Następna kwestia. Jakie pożytki? W tym samym regionie będąc, osoba, która ma lepsze pożytki, będzie miała lepsze wyniki. I mam na przykład kolegę, który w Dolinie Baryczy, czyli całkiem niedaleko mnie, pracuje i cały czas mi gadał o tym, jak tam świetnie mu się na wiosnę rodzina rozwija. Dla mnie to było takie aż niewyobrażalne, jak on może mieć tak silne rodziny tak wcześnie. No i po 2 latach znajomości w końcu jakby się wygadał, że on jedną pasiekę ma taką, w której te rodziny ma tak wspaniale rozchulane. Nie wszystkie, a przecież kompetencje ma te same. Właśnie dlatego, że w tej jednej pasiece ma tyle wierzby, tak wcześnie kwitnącej, bo mamy różne odmiany wierzby, dlatego tak świetnie to u niego hula. Kolejna kwestia, która jest w głowie pszczelarza, to brak planu działania. Ostatnio wrzuciłem na YouTube'a taki film, w którym mówiłem o tym planie działania i tutaj zmierzam do tego, że my możemy sobie zrobić taki harmonogram, możemy sobie ustawić, co chcemy. Oczywiście rodzina pszczela będzie weryfikowała to, ale my już teraz możemy sobie zaplanować na przykład, kiedy chcemy wymieniać matki. O wymianie matek będę mówił. Możemy sobie zaplanować, że tą wymianę matek połączymy albo z robieniem odkładów, albo z zapobieganiem rojeniu. Kwestia tego, żebyśmy nie reagowali na to, co się dzieje, tylko wiedzieli wcześniej, co może się wydarzyć. I to całkowicie odmieni pszczelarstwo osób, które tego nie robią. Jeśli jesteśmy osobami, które patrzą na YouTubie, o kurde, już trzeba coś zrobić, albo na fejsie, no to jest za późno. Ty musisz wiedzieć wcześniej. Dlaczego? Bo ty musisz wiedzieć, co chcesz robić w ulu. A do tego jest potrzebne planowanie. Więc takim błędem jest działanie bez
dlaczego? Zaglądam do ula i w sumie nie wiem dlaczego. No to nie zaglądaj. Jak nie wiesz dlaczego, to po prostu nie zaglądaj. I tak będzie lepiej. Nie zaglądanie do ula jest lepsze niż zaglądanie po to, żeby sobie pogrzebać, pogmerać. Kolejna kwestia, kolejny taki błąd to robienie rzeczy nie w tempo. I tutaj też będę mówił o tym w tej części związanej z pasieką. Natomiast to nierobienie w tempo wynika właśnie z tego braku przygotowania. No i ostatnia rzecz to szukanie przyczyn problemu gdzieś indziej niż u siebie. Naprawdę, większość problemów pszczół pochodzi od pszczelarza, od tego, że robi coś źle. I nie ma nic złego w popełnianiu błędów. Chodzi o to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że błędy mogą być po naszej stronie. Eksperymenty. Tutaj problemy są różnorakie. Eksperymenty niektórzy nie robią. Uważam, że to pewien błąd. Warto się rozwijać, warto sprawdzać niektóre rzeczy. Z drugiej strony są osoby na drugiej szali, które za dużo sprawdzają, chcą wszystko sprawdzić. Nie ma sensu. Uwierz mi, wybierz sobie jedną ścieżkę, przejdź nią, sprawdź i później wróć, jeśli ci się to nie spodoba. Kolejny typ eksperymentowania to taki eksperyment na pałę, czyli zrobię, w sumie nawet tego nie sprawdziłem, to po co ten cały eksperyment? No i kolejna kwestia to bez porównania. Jeśli coś sprawdzam, to warto porównać to do rodziny, na której tego nie sprawdzam. I tutaj, jeśli sprawdzamy coś w jednej pasiece, a w drugiej nie, to mamy kiepskie porównanie. Warto zrobić to na jednej pasiece. I znowuż, jeśli, nie wiem, sprawdzamy paski z kwasem, to nie róbmy tego co drugi ul, tylko zróbmy pulę z jednej strony pasieki i pulę z drugiej strony, żeby te rotacje pszczół, to błądzenie nie zepsuło nam naszego porównania. Więc jeśli już się decydujemy na sprawdzenie czegoś i zrobienie eksperymentu, no to wtedy porównajmy to do czegoś, na czym nie robimy tego eksperymentu. No i kolejne błędy to z perspektywy pszczelarza i perspektywy i pszczół, i pszczelarza. Natomiast tutaj tak naprawdę to jest bardzo luźny podział, bo tak naprawdę chodzi mi o rojenie. Jeszcze dzisiaj w jednym komentarzu na kanale czytałem osobę, która zaczęła pszczelarzenie i mówi, że boi się rojenia. Tymczasem osoby od nas z kursu mówią, że to była jedna z rzeczy, które się najbardziej bały, zupełnie niepotrzebnie. Bo co się dzieje, kiedy się roją pszczoły? To jest nasz problem, ale pszczołom się nic nie dzieje. Dla pszczół to rojenie się to jest realizacja celu swojego życia, czyli rozmnażać się, stworzyć nowe życie. Pszczołom nic się nie dzieje, mają przerwę w czerwieniu. Dzięki temu jest mniej chorób czerwiu, dzięki temu waroza się nie rozwija, więc to rojenie się nie jest problemem. Natomiast jeśli już patrzymy z perspektywy konwencjonalnej, no to problem, to rojenie wynika z problemów pszczelarza. Takich, że no po pierwsze to brak jakiejś wiedzy, po drugie usuwanie mateczników i łudzenie się, że to wystarczy. Usuwam wszystkie mateczniki w jednym tygodniu, usuwam wszystkie mateczniki w drugim tygodniu, ale to nie wystarczy. Więc jeśli myślisz, że samo usuwanie mateczników wystarczy, to nie wystarczy. Kolejna kwestia to właśnie ten strach przed rojeniem się. I przez ten strach przed rojeniem się niektórzy ryją częściej w ulu niż to jest potrzebne. A w powodach rojenia się to właśnie to niepokojenie pszczół, to grzebanie jest jednym z nich. To też wpływa na to, że te pszczoły się mogą roić szybciej albo wolniej. Dlaczego? No na przykład dlatego, że przerywamy im, jest pożytek, pszczoły w ogóle nie myślą o rojeniu, bo mają pożytek, a my im to przerywamy, więc wtedy myślą już o czymś innym. No i kolejna kwestia to znowuż przegapienie mateczników. I tutaj mamy takie jakby dwie kwestie. Z jednej strony lepiej nie ryć w ulu, ale z drugiej strony czasem trzeba zajrzeć. Więc ja mam taką metodę, że sprawdzam ramkę środkową i sprawdzam ramkę przedostatnią z jednej strony, przedostatnią z drugiej. Jeśli na tych ramkach nie ma żadnego matecznika, to już nie zaglądam dalej. Jeśli na tych ramkach znajdę matecznik, to przeglądam wtedy rodzinę każdą ramkę po ramce z dużą dokładnością, żeby usunąć mateczniki, jeśli są. Natomiast jeśli mamy mały, intensywny pożytek i na tych trzech ramkach nie ma,
to nie ma sensu zaglądać. No a co z innymi miesiącami? No, pszczoły się nie roją w lipcu, sierpniu czy wrześniu. Jeśli komuś się pszczoły roją w sierpniu albo wrześniu, to nie jest to rojenie związane z nadmierną siłą rodziny, tylko jest to rojenie ucieczka z powodu zbyt dużej ilości warozy, tudzież chorób. Kolejna kwestia to błędy wynikające z tworzenia odkładów albo w związku z tworzeniem odkładów. Czasami te odkłady są zbyt wcześnie robione i to nie jest źle dla odkładu, ale źle dla rodziny pszczelej. I odkład najlepiej, żebyśmy robili wtedy, kiedy pszczoła jest już mega silna, za chwilę ma się wyroić i wtedy robimy odkład. Jeśli robimy go wcześniej, to okej, będziemy mieli sobie dwa fajne odkłady zamiast silnej rodziny i odkładu. Jak zrobimy go za wcześnie, to zbytnio osłabimy rodzinę pszczelą i nie przyniesie miodu, chyba że miód nie jest naszym celem. To też jest okej, tylko trzeba sobie zdać sobie z tego sprawę, co jest naszym celem, bo może naszym celem jest bycie z pszczołami, obserwowanie ich. Kolejna kwestia to za słabe odkłady. I tutaj zależy od tego, w jakim okresie robimy. Jeśli to jest początek maja i zrobimy odkład jednoramkowy z czerwiem oraz jedna ramka pokarmu węglowodanowego, syropu, miodu i trzecia ramka z pierzgą, to ten odkład sobie poradzi. Jeśli matka szybko się unasieni, to on dojdzie do siły, do zimy, się przygotuje, nie ma problemu. Ale jeśli robimy słaby odkład jednoramkowy w czerwcu, to jest już za późno. Powiem więcej, w lipcu odkład trzyramkowy to jest już za słaby. Więc to nie jest tak, że jaki ma być odkład? Jakiej siły ma być? Okej, jakiej siły ma być w tym miesiącu? Wtedy możemy odpowiadać, jakiej siły ma być odkład. Kolejny błąd, wyzwanie to brak struktury. Struktura rodziny pszczelej jest taka, że są jajka, larwy, czerw zakryty i czerw zakryty na wygryzieniu. I jeśli robimy odkład, to fajnie by było, żebyśmy mieli całe spektrum naszej rodziny pszczelej. Jeśli zrobimy odkład z samym czerwiem odkrytym, otwartym, to może się okazać, że pszczoły, które są, nie dadzą rady ogrzać tego czerwiu. Więc jeśli już musimy robić nie idealnie, zachowując strukturę, to niech to będzie czerw na wygryzieniu, że pszczoły szybko się wygryzą, będą pracować, a królowa może składać jajka przy założeniu, że to jest matka czerwiąca. Natomiast jest jeszcze inny powód, dla którego warto, żebyśmy mieli ten czerw w różnym stadium. Jeśli dajemy matkę nieunasienioną, to chcemy, żebyśmy mieli różne pokolenie, różne pszczoły w różnym wieku, bo młode pszczoły przyjmują matki chętniej. A jeśli nam się nie powiedzie z pierwszą matką, z drugą, no to właśnie później mamy same stare pszczoły. O przyjmowaniu matek jeszcze za chwilę będzie. No i kolejna kwestia, brak pokarmu. No musi być pokarm w ramce, jeśli robimy odkład, ale później także warto i dobrze jest karmić ten odkład, żeby ta rodzina się dobrze rozwijała, żeby był ten pokarm, żeby było złudzenie pożytku, więc karmimy. Kolejna kwestia to czy syropem, czy wodą. No syropem, bo jest ciepło, pszczoły chcą pić, więc od razu mamy załatwioną kwestię tego, że wody ugaszą swoje, że pszczoły ugaszą swoje pragnienie. Kolejna kwestia, wymiana matek. Najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy zamawiamy matkę i hodowca nam mówi, że jak będzie miał, to przyśle. No nie, ja chcę mieć matkę wtedy, kiedy ja potrzebuję. To jest na przykład powód, dla którego zrezygnowałem z matek na dotacje od osób, które nie dają mi matki, kiedy ja potrzebuję, tylko wtedy, kiedy on ma. I dlatego też zrezygnowałem z matek czerwiących, ponieważ ja chcę sobie zaplanować, kiedy wymieniam matki, ja wiem, kiedy robię odkłady i poproszę o matki wtedy, kiedy robię odkłady. Mam kolegę, który wysyła mi takie matki wtedy, kiedy potrzebuje, a nie wtedy, kiedy jemu to pasuje. Dlaczego? Ponieważ jeśli ja sobie zaplanuję, to nie będę robił tego w pośpiechu, a wymiana matek w pośpiechu jest bardzo kłopotliwa, bo nie mamy czasu na przygotowanie.
Ja robię tak, i to jest bardzo dobra metoda podawania matek, że poświęcam rodzinę, czekam 7 dni, kasuję mateczniki, matkę podaję w klateczce, później na następny dzień albo za 2 dni matkę otwieram, przyswajalność 90%, ponad 90%. Zdarza się bardzo rzadko, że ta matka nie jest przyswojona, przyjęta. Dlaczego? No bo jak nie mamy czerwi otwartego, pszczoły nie są w stanie zrobić już matecznika ratunkowego, to matka jest przyjmowana dużo częściej. Natomiast jeśli nie mamy czasu, kasujemy matkę, matka już przyszła za 3 dni, lepiej, że będzie w ulu, niż będzie w klateczce u nas czekać. To co się dzieje? To są mateczniki jeszcze małe, których nie widzimy i bardzo łatwo je przeoczyć. Więc ten pośpiech jest naprawdę niewskazany, dlatego też, że jest stres, pszczoły to czują, więc dobrze jest mieć to zaplanowane, mieć ten czas. Kolejna kwestia to wymiana matek bez odniesienia do sezonu, ponieważ matki są chętniej lub mniej chętniej przyjmowane w zależności od okresu. I na przykład w maju jest pożytek, pszczoły chętnie przyjmują matki. Stare pszczoły są na zbieraniu pożytku, nie ma ich w środku. Czerwiec już trochę gorzej, ale nadal jest w porządku. Lipiec dużo gorzej, w sierpień źle, dopiero we wrześniu już powoli matki są też już dobrze przyjmowane, ale we wrześniu to już musimy mieć matkę czerwiącą, bo już nie ma czasu na nasienianie. Więc wybierzmy sobie, kiedy nam to odpowiada. No ale jeśli wymienimy matkę w czerwcu, to może to wpłynąć na ewentualne zbieranie pokarmu. No tak, ale to musisz sobie przeanalizować, co jest dla ciebie ważne, kiedy ty możesz sobie pozwolić na wymianę matek, bo zobacz, może po rzepaku, i tu chodzi mi o okres rzepaku, czy też wiosenek wielkwiatu, masz dziurę i nie masz akacji, więc może właśnie na tym rzepaku to jest dobry moment, żeby wymienić matkę. Zerknę tylko na czat, dobra? Tu coś o leżakach, niewyraźny obraz, nie wiem, czy jestem w stanie to poprawić. Okej. Więc kolejna kwestia to otwarty czerw. Było strutowiała rodzina. Jeśli zbyt długo nie jest przyjęta matka, to może się okazać, że robotnice strutowiały, no i taka rodzina już nam nie przyjmie żadnej matki. Wtedy najlepiej jest połączyć tę rodzinę z inną i wtedy taka już dojrzała rodzina z matką skasuje te trutówki. No i przechodzimy do większej puli potencjalnych błędów. Zaglądanie do ula. O tym też wspominałem na początku. Zbyt częste zaglądanie do ula. Nie wiem, po co zaglądam, no bo po co zaglądamy do ula? Żeby zobaczyć, czy się pszczoły roją, ok, to mamy 2 miesiące na to. Żeby zobaczyć, czy jest ciasno, ok, to mamy na początku sezonu. Marzec, kwiecień. Ale to nam wystarczy moment, żeby zobaczyć, czy jest za ciasno, czy nie. Nie musimy grzebać w całym ulu. Czy jest matka? Ok, ale żeby zobaczyć, czy jest matka, wystarczy wyciągnąć jedną ramkę i zobaczyć, czy są jajka. Są jajka, dziękuję, nie musimy jej widzieć. Po co nam to? No i kolejna rzecz to, tutaj brzydko powiedziałem, rozpierducha. Dlaczego? Dlatego, że czasami to przekładanie ramek z jednej, a tu sobie przełożę, a na przełożę. No nie. Pszczoły wyraźnie napracowały się, żeby sobie ułożyć po swojemu rodzinę. Robią to od ponad 100 milionów lat. Dlaczego my ludzie myślimy, że możemy to ułożyć lepiej od nich? No nie. Tak sobie ułożyły i niech tak mają. Staramy się nie robić rozpierduchy, nie rozwalać tego gniazda prawo, lewo, przykładać ramek. Problemy związane z poszerzaniem gniazda. Czasami to jest w przypadku nowych osób dość powszechny błąd, że na wiosnę zbyt szybko poszerzają gniazdo. Naprawdę, jeśli zależy nam na rozwoju wiosennym takim płynnym, szybkim, to opóźniajmy poszerzanie gniazda. Oczywiście idealnie jest w marcu poszerzać suszem. Na początku kwietnia suszem, ale jak ktoś nie ma, no to niestety zostaje węza. Mam jednak nadzieję, że w marcu macie ten susz i jak już pszczoły siedzą na wszystkich ramkach,
to wtedy dopiero dokładamy susz. Ale to nie wszystko. Siedzą na wszystkich ramkach, a w środku nie ma żadnej ramki wolnej. Bo jeśli siedzą na wszystkich ramkach, ale nadal jest jedna ramka, żeby królowa mogła składać jajka, to tak zostawmy. Dlaczego? Dlatego, że pszczoły potrzebują wysokiej temperatury ponad 34 stopnie, żeby ogrzać czerw. Im większe gniazdo, tym trudniej ogrzać czerw. Związany z tym problemem, błędem jest kolejny, czyli za dużo ramek naraz. Dołóżmy jedną. Jak będzie rozwój sezonu, będzie kwiecień, maj, to wtedy możemy dokładać po dwie ramki. Na początku dokładamy po jednej. Rozbicie czerwiu, czyli na wiosnę nie wkładamy tej ramki między kulę czerwiu, tylko dokładamy do brzegu. I to samo w sezonie. Mamy węzę, dokładamy do brzegu. Mamy czerw taki zaawansowany, młodszy, jajka, to właśnie tutaj dokładamy węzę. No ale pojawia się takie pytanie, no to jak ja wymienię te ramki? Przecież chcę ze środka kiedyś wymienić ramki. Okej, to rozsuń ramki, włóż jedną z węzą, a drugą po boku. Ewentualnie zrób co drugą, ale nie rób tak, że wymienisz nagle sześć ramek i pach, 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 co druga. No nie, całkowicie rozwalisz gniazdo. Inny związany z tym błąd to ułożenie trzech ramek węzy w środek. Wtedy jest taki problem, że te rodziny są podzielone. Czasami się zdarza tak, że w jednej części myślą, że nie mają matki, zaczynają tworzyć mateczniki. Tak się po prostu nie robi. Kolejne problemy wynikają z miodnią. Czasami kładziemy miodnię za szybko i to wynika z problemem z ego pszczelarza, pszczelarki, ponieważ już byśmy chcieli, żeby te pszczoły zbierały miód. Już na fejsie ktoś pisze, że dokłada drugą miodnię. Ale dopóki nie mamy 10 ramek na dole, w przypadku 10-ramkowego korpusu, to nie wkładamy miodni. Jeśli nie mamy 10 ramek na dole, to znaczy, że pszczoły nie zajmują całego gniazda, a miodnie wkładamy, kiedy pszczoły zajmują całe gniazdo. Więc naprawdę musi być gęsto na dole, żebyśmy dołożyli miodni. Dlaczego? Dlatego, że wychładzamy znowuż gniazdo, pszczoły skupiają się na tym, żeby ogrzewać ogrzewają zamiast zbierać pokarm. Więc te miodnie kładziemy wtedy, kiedy mamy już całe gniazdo wypełnione pszczołami czerwiem. No i za późno, no to jest wtedy, kiedy pszczoły już zalewają gniazdo, bo nie spojrzeliśmy, nie pojechaliśmy rychło w czas, żeby dołożyć drugą miodnię. No i teraz, gdyby było pytanie, czy miodnie włożyć drugą, międzyrodnie a miodnie, czy do góry, to tutaj są różne szkoły. I jeśli mamy chłodno jeszcze, chłodne nocy, to lepiej tą miodnię dołożyć do góry. Jeśli mamy siły, jest gorąco, siły po to, żeby podnosić tą miodnię, to wtedy lepiej włożyć w środek. Problemy wynikające związane z ułożeniem gniazda. To wspominałem o tym, żeby nie przekładać tego czerwiu tam, gdzie nam się podoba, ale także nie przekładać czerwiu do góry, nad kratę odgrodową, jeśli mamy nadal chłody. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że rozwija nam się bardziej waroza. Jak? No tak, że czerw w chłodniejszym miejscu wygryza się później. I Olszewski wykazał, że zamiast 21 dni, to robotnica może się wygryźć w 22 dniu. A co to oznacza? Że warozy, które mieliśmy w komórce 7 sztuk, z czego w 21 dniu wygryzłaby się jedna dojrzała, czyli reszta idzie na śmieci, to w 22 dniu wygryzą się już dwie dojrzałe. No to pomnóżmy to przez ileś set, to mamy podwojoną pulę warozy. Nie warto. Jeśli chcemy zrobić miejsce w miodni i jest chłodno, to niestety nie zrobimy tego. Wtedy po prostu warto zastanowić się nad większym ulem, na przykład 12-ramkowym. Czy zabudowa ciepła, czy zimna? To naprawdę jest bez znaczenia. Jeśli miałoby to znaczenie, to nie mielibyśmy podzielonych pszczelarzy na tych, którzy uważają, że jedyna droga to ciepła i mają wyniki, i na tych, którzy uważają, że jedyna droga to zimna i mają wyniki.
ktoś z tej puli by nie miał po prostu wyników. Zwłaszcza jeśli mam otwartą dennicę, to wtedy już w ogóle nie ma znaczenia, czy ta zabudowa jest ciepła, czy zimna. I kolejna kwestia to właśnie skupianie się na rzeczach, które są mniej istotne, bo chodzi o to, żebyśmy rozwiązywali problemy ważne i rozwijali swoje kompetencje tam, gdzie jest to istotne. Zabudowa ciepła i zimna nie jest istotna. Tu jest pytanie, czy ramka pracy pomaga opanować nadmiar trutni? Nie ma nadmiaru trutni w rodzinie pszczelej, ponieważ rodzina pszczela kontroluje ilość trutni. Rodzina pszczela kontroluje strukturę tej rodziny. Więc nadmiar trutni może tylko być z perspektywy naszej, człowieka. I możemy się w tym mylić. To nie jest tak, że jak będzie full trutni, to będzie mniej miodu. W ramkę pracy warto mieć, żeby obserwować rodzinę pszczelą. W ramce pracy możemy ocenić, czy występuje nastrój rojowy. Na ramkę pracy warto mieć, żeby przeciwdziałać warozie, po prostu wycinając ramkę pracy. I tu przejdę dalej do dyskusji na temat tego, że ramka pracy nie działa. Ramka pracy nie działa, jeśli już praktykujemy ją od kilku lat. Wtedy zamiast wziąć ramkę pracy przed pierwszym wgryzieniem się trutni, to pozwala nam się wygryźć i w drugim pokoleniu ta waroza już wchodzi, kiedy ten plaster jest ciemniejszy i wtedy możemy walczyć z warozą za pomocą ramki pracy. Leczenie albo trucie. Kwestia nazewnictwa. Trucie, bo wprowadzamy trującą substancję do ula. I jeśli będziemy na to patrzeć z tej perspektywy, to trochę rzeczy już nam się na dzień dobry poukłada. Problem w leczeniu to brak monitoringu, czyli sprawdzania, czy mamy warozę. I nie mówię tutaj o sprawdzaniu osypu w trakcie zabiegu, bo nam chodzi o to, żeby sprawdzić, czy waroza jest przed zabiegiem i czy jest po zabiegu. Czyli skończył nam się osyp, skończyło nam się odymianie, czekamy tydzień i wtedy możemy dopiero sprawdzić, czy tej warozy nie ma. Metody są różne. Kwestia tego, żeby chociaż jedną wybrać i monitorować. Czy to jest duży problem, żeby raz w miesiącu sprawdzić osyp warozy? I nawet jeśli ktoś powie, że no, sprawdzanie osypu na dennicy nie opłaca się, już nie działa, bo mamy czerw, ale guru profesor Chorwiński nadal używa i w sumie na jednym ze szkoleń powiedział, że w sumie w większości to używa wkładkę. Zamiast szukać wymówek, po prostu wybierz sobie jakąś metodę monitoringu i sprawdzaj. I nawet jeśli nie chcesz, nie przekonuje cię to nie stosowanie zabiegów w rodzinach, które nie mają, bo możesz nie mieć pewności co do tego, że dobrze sprawdziłaś, albo w ogóle do tej metody, to i tak otrzymasz olbrzymią wiedzę dotyczącą tego, że ta waroza jest albo jej nie ma. I może się okazać, że już w czerwcu zdasz sobie sprawę, że masz 2-3 rodziny, które jest pogrom warozy. I to jest właśnie ten moment, żeby podjąć decyzję, że wycofuję te rodziny z produkcji miodu, bo one już natychmiast potrzebują zabiegu. Dlaczego? Bo jeśli go nie zrobię, to ona zginie, ta rodzina. Bo jeśli go nie zrobię, albo nie wycofam tej rodziny z tego pasieczyska, to waroza będzie się rozprzestrzeniać po kolejnych pulach. Kolejna kwestia, niedostosowanie zabiegu do temperatury. To jest bardzo lekceważone, a jest to powodem, dla którego niektórym nie wychodzą zabiegi albo giną rodziny pszczele. Na opakowaniach mamy temperatury, w których trzeba wykonywać zabieg i warto się tego trzymać. Ja na przykład teraz ubolewam, bo rozpocząłem sublimację, nie zdążyłem jej zrobić w tamtym tygodniu, no i przyszły mrozy i teraz czekam, aż będzie od 0 do 10 stopni. Dlaczego? Dlatego, że ja chcę, żeby mój lek, mój środek pomagał, a nie szkodził, bo on ma cel, on ma zniszczyć warozę przy jak najmniejszej szkodliwości pszczołom. Więc to dostosowanie do temperatury jest bardzo istotne. I na przykład kwas mrówkowy
Jeśli będziemy mieli za niską temperaturę, będzie się za wolno uwalniał, ulatniał i nie będzie działał. Jeśli będziemy mieli zbyt wysoką temperaturę, to ulotni się zbyt szybko i może zabić rodzinę pszczel. Tak szczawią kwasem. Odpowiadam Mariuszowi. Niedostosowanie do czerwy. Co mam na myśli? No, bierzemy rodzinę pszczelą i zamiast zastanowić się, czy będziemy mieli czerw, czy nie, to po prostu ładujemy tam jakiś środek. No, to zdecyduj się. Czy jestem osobą, która będzie miała po lipie, zakładam, że wtedy będziesz leczyć, czerw. No, jestem taką osobą, która będzie miała czerw. To weź paski. Coś, co trwa, działa długofalowo. Bo wtedy zabije warozę przed wejściem i po wyjściu z komórki. Jeśli jesteś osobą, która zaplanuje, że nie będzie mieć czerwiu, na przykład poprzez izolację albo wymianę matek, czyli w tym okresie nie będzie czerwiu, to odymienie może być lepszą metodą. Więc dostosuj środek, który zamierzasz wykorzystać do tego, jaką jesteś osobą w pszczelarstwie. Kolejna kwestia to złe terminy. Jeśli warto, trzeba leczyć na koniec czerwca albo na początku lipca, w zależności od tego, kiedy jest u Ciebie ostatni pożytek, oraz we wrześniu, to sierpień nie jest średnią. Po prostu trzeba te zabiegi wykonywać wtedy, kiedy trzeba. Konwencjonalnie jest to po ostatnim miodobraniu i później jesienią, kiedy wystąpi reinwazja. Kolejna kwestia to brak jakichkolwiek zabiegów. Czy to jest błąd, czy nie, to zależy od tego, jaką drogę wyznaczyliśmy sobie w pszczelarstwie. Jeśli tą drogą jest pszczelarstwo naturalne, to nie jest to błąd, ale warto, żeby być konsekwentnym w tym pszczelarstwie naturalnym i wykonywać sztuczną rójkę, przerwę w czerwieniu. Natomiast jeśli mówimy o pszczelarstwie konwencjonalnym, to brak zabiegów jest błędem, zwłaszcza jeśli nie jest to wynikające z tego, że wiemy, że nie ma warozy, bo jak nie ma warozy i my o tym wiemy, tudzież jest na akceptowalnym poziomie, czyli do 2 sztuk na 100 pszczół, no to wtedy można nie leczyć. Odmianie między biodobraniami to też jest błąd, bo będziemy mieli amitrazę, zakładam, że o takim odmianie mówimy, w wosku, w naszym miodzie. Zła dawka. Jeśli nie dostosujemy odpowiedniej dawki, to zabijemy rodzinę pszczelą albo mocno ją uszkodzimy. I mam na przykład takiego kolegę w kole, podsłyszałem go, myślę, że go tu nie ma, który mówi, tam na biowarze było napisane 2 paski, a ja dałem 3, albo tam, żeby tam lepiej było. No to owszem, będzie lepiej, lepiej zabije warozę, ale też zniszczy twoje pszczoły albo je mocno osłabi. To nie. To właśnie chodzi o to, żeby stosować dawkę tak, jak jest. Jeśli mają być 5 odmian, to 5, a nie 8. I zwłaszcza jeśli chodzi o kwas mrówkowy, o kwas szczawiowy. Kolejny błąd to wybicie do ostatniej warozy. Jesteśmy tak zastraszeni warozą, że tymi chorobami, że myślimy, że jak zostanie jedna czy dwie warozy, to już koniec świata. No nie, po pierwsze, badania pokazują, że jeśli idziemy w stronę zrównoważonego pszczelarstwa, to do 2 sztuk warozy na 100 sztuk pszczół jest akceptowalne, ale jakby to połóżmy jeszcze na bok. Kolejne badanie pokazało, że zrobiono wybicie warozy do ostatniej sztuki na jesieni, ale już tak naprawdę do ostatniej sztuki oraz w drugim komplecie rodzin pszczelich pozwolono wykonano konwencjonalne zabiegi i pozwolono jakiejś tam części warozy przetrwać, żeby już nie walić tyle tej chemii. No i zgadnijcie, która pula rodzin pszczelich przeżyła. No ta, w której nie ładowano tyle chemii, bo w stosowaniu zabiegów przeciw warozie chodzi o to, żeby wybić warozę, ale nie kosztem większym niż wyrządziłaby to ta sama waroza. To jest bardzo ważne, żeby sobie zdać z tego sprawę. Kolejny błąd to brak zmiany środków. I tutaj, jeśli mówimy o zmianie środków, to nie mówimy o zmianie apiwarolu na biowar. Dlaczego? Dlatego, że cały czas mamy tę samą substancję czynną. Wymieniamy substancję czynną, czyli na przykład jeśli apiwarol,
to na bajwarą, bo tam już mamy inny środek czynny. Mamy środki z tymolem, mamy z kwasem szczawiowym, teraz nawet pojawiły się z kwasem mrówkowym. Więc mamy naprawdę pulę środków, którymi można trochę żonglować. Myślę, że o leczeniu można by powiedzieć coś więcej, więc myślę, że to dobry moment, żebyśmy sobie zrobili przerwę na pytania. Jeśli macie pytania, to zapraszam. Ja sobie zerknę na formularz, czy wypełniliście, ci, którzy byli na początku. Ok, więc ponad 50% ma około 1-2 zimowli za sobą z Was. 26% 3-5 zimowli, 22% 5 więcej. 40% ma od 1 do 5 rodzin, 5 do 10, 24% ma od 5 do 10 rodzin, 22% ma 10-30 rodzin i 12% ma 31 i więcej. Ponad połowa czuje się tak, że coś tam wie, ale czuje, że jeszcze musi popracować. Aż 40% wie dużo, ale nadal zdarzają się jakieś rzeczy nowe. No a jedna osoba odpowiedziała, że wie bardzo dużo i szuka czegoś, co ją zaskoczy. To napisz później, czy cię coś zaskoczyło, czy nie. Ok. To patrzę na pytanie. Do jakiej ilości wybić warozę? Do 2 sztuk na 100, ale to możemy wtedy sprawdzić tylko przy robieniu flotacji, czyli w wyciąganiu pszczół. Natomiast profesor Chorobiński podał też taką tabelkę, ja ją w kursie o warozie podaję, ile może być sztuk pszczół na osypie, na dennicy. Mówię o takim naturalnym osypie i tam mamy w zależności od miesiąca nawet 4-5 sztuk, czyli na dzień. Całkiem sporo, nie? Ale średnio są 2-3 sztuki. Stosowanie cukru pudru na warozę nie jest skuteczne, to jest jeden z takich mitów. Może troszkę tam zminimalizuje, ale to nie jest metoda, którą można skutecznie walczyć z warozą. Tak, sam tymol może znacząco ograniczyć warozę, natomiast trzeba zdać sobie sprawę z tego, że tymol działa długotrwale, więc jeśli mamy dużą ilość warozy, no to na tymol jest za późno. Żebyśmy mieli skuteczną walkę z warozą tymolem, to muszą być 3 tygodnie, no i to już nie może być na takim wysokim poziomie warozy. Nie? Jak sprawnie policzyć warozę na 100 pszczołach? No to trzeba wykonać flotację. Nie będę teraz mówił, jak robić flotację, jest dużo filmów na ten temat. Po zimowli, kiedy najwcześniej można leczyć kwasem mlekowym, to nie jest już metoda, której się używa. Idealnie by było doprowadzić leczenie jesienne w taki sposób, żeby w ogóle nie było leczenia na wiosnę. Jeśli by to miało być, to mniej więcej w marcu, żebyśmy wybili te ostatnie warozy, jeszcze zanim się zdążą rozwinąć w nowym czerwiu, czyli żeby trafić taki okres, gdzie tego czerwiu jeszcze nie ma. Przy jakiej temperaturze sublimacja? Od 0 do 10 stopni Celsjusza. Idealna temperatura to jest 3 stopnie i to samo dotyczy tego środka do polewania z kwasem szczawiowym. Teraz zapomniałem nazwy. Kiedy najskuteczniej kwas mrówkowy? Temperaturze od 15 do 25 stopni Celsjusza, jeśli dobrze pamiętam. Czy w grudniu warto polać po uliczkach? Tak, jeśli mamy temperaturę te od 0 do 10 stopni, czyli w sumie teraz mamy taki moment. Czy robię dobrze, że po miodobraniu stosuję w formie Protect, a na jesieni opiewaro? No, nawet bym powiedział, że bardzo dobrze. Czy wiosną można jeszcze odymić jednorazowo opiewarolem? Można. Warto, żeby później w miarę możliwości wyciągnąć te ramki, które tam są. Jaka temperatura grzania przy sublimacji? 230 stopni Celsjusza. Widziałem, że są różne temperatury podane przy urządzeniach, natomiast w Stanach
pszczelarze na forach podają, że mają 230 stopni Celsjusza i tak robię. Po podaniu pasków nie było osypu warozy, dopiero po podaniu warometr pojawił się osyp. Dlaczego? Nie wiem. Za mało szczegółów dotyczących temperatury i tak dalej. Dobra, słuchajcie, wracam. Zaniedbanie higieny rodziny pszczelej. No tutaj taki banał sprzęt, bo wiadomo, że sprzęt musi być odkażony, ale chciałbym wam coś jakby powiedzieć, co warto robić. Kiedy przechodzimy od rodzin silnych, słabych, to cały czas używamy tego samego dłuta, podczas gdy te rodziny słabe mogą coś mieć. Więc jeśli robimy przegląd, warto odsklepiać kilka komórek czerwi. No, jeśli coś się będzie ciągnęło, to prawdopodobieństwo wczesnego takiego etapu zgnilca. I warto reagować. Zostawiam jakby tobie, jak na to zareagujesz. Natomiast takie dłuto nie może iść dalej. I tu już podałem skrajny przypadek. Bo często jest tak, że mamy słabe rodziny, nie ma tam zgnilca ani nic takiego, no ale choroby czerwi tak mogą wystąpić. Warto mieć opalarkę, taką, to się chyba nazywa lampa lutownicza, że się klika i jest płomień i opalić to dłuto, tą końcówkę metalową. To nie mówię o, żeby to robić przy każdej rodzinie, ale jeśli mamy takie dwie, trzy słabsze w pasiece, to wtedy warto to wykorzystać, żeby ewentualnie niczego nie przynosić. Kolejnym problemem związanym z higieną to postawienie ramki z czerwiem gdzieś. Mamy chłodno, marzec, postawiliśmy obok ula, ten czerw się wychładza. To bardzo źle, bo może się wychłodzić na tyle, że zaczną się, że zginie, to po pierwsze, że zaczną się tworzyć jakieś procesy gnilne i już stamtąd blisko do chorób pszczół. Kolejna kwestia to przekładanie ramek z czerwiem od słabych rodzin. Niedawno mieliśmy w klubie takie pytanie od osoby, która stwierdziła, że osypały się pszczoły z głodu, nie z choroby, i czy może te ramki przełożyć? No nie. Tam już się zaczął proces gnilny. Nie przekładamy takich ramek. Więc w ogóle nie przekładamy, ramek od rodzin słabych. Jeśli łączymy, to nie silna ze słabą, bo to nic nie da. Jeśli łączymy, to rodziny słabe ze słabymi. No i przekładanie z osypanych rodzin ramek z czerwiem, ale nie tylko. Jeśli pszczoły się osypały, to nie wykorzystujemy żadnych ramek z tego ula. Ani z pierzgą, ani z pokarmem, nawet jeśli jest zabity od dechy do dechy i pięknie zasklepiony. Tak się zdarza czasem, jak jest źle przygotowane gniazdo do zimy, pszczoły pójdą w jedną stronę, a z drugiej strony miały pełne ramki pokarmu. Z jednej strony pokarmu nie wystarczyło. Mimo wszystko, mimo że wydaje się, że te pszczoły poszły na jedną stronę i ewentualne choroby mogą być tylko tam, to z drugiej strony ramki są niestety do wyrzucenia, przetopienia. Utrzymywanie słabych rodzin. Tutaj to jest jeden z większych problemów. Ostatnio doktor, zapomniałem teraz nazwiska na A, powiedział takie porównanie, że osoby, które mają mniejszą ilość uli, to zrobią wszystko, żeby uratować rodzinę pszczelą, łącznie z lekarzem rodzinnym. I trochę tak jest. Dlaczego? Dlatego, że nasze ego jest ważniejsze, bo mamy 5 rodzin i po tym, jeśli połączymy, to zostaną nam 2 albo 3. Bo mamy 10, a po połączeniu zostanie nam 5. A my nie chcemy tego, my chcemy rozwijać pasiekę. Okej, rozwiniesz, jak nie w tym roku, to w następnym. Twoje kompetencje pszczelarskie będą wzrastać i zrobisz sobie odkłady, wrócisz do tej puli, ale naprawdę nie warto zostawiać słabych rodzin. Jeśli mamy kilka słabych rodzin, należy je łączyć, a przy najbliższej możliwej okazji wymienić matkę. Dlaczego to zostawianie słabych rodzin jest takim problemem? Z kilku kwestii. Po pierwsze, możemy roznosić choroby. I doktor, o którym przed chwilą mówiłem, ostatnio opowiedział taką historię. W sumie zrobił takie porównanie do wścieklizny u krowy. Krowa nie gryzie, jak jest wściekła. Dopiero na sam koniec, jak już żywiciel, ta wścieklizna, wirus opanuje układ nerwowy i widzi, że krowa pada, to potrzebuje nowego żywiciela. Więc ugryź. Potrzebuje nowego żywiciela.
I tak samo jest z superorganizmem pszczelim. Superorganizm już wykończony. Wirus przejmuje kontrolę i mówi, daj się zrabować. I wtedy wirusy się roznoszą. Kolejna kwestia to łudzimy się, że mamy sezon. Te rodziny dojdą do siebie. I często kosztem innych rodzin, bo zabieramy im czerw. A często przez to, że myślimy, to i tak nic z tego nie ma, bo słabe pszczoły wychowują słabe pszczoły. Dlaczego? Dlatego, że pszczoły do wytworzenia mleczka, które karmią początkowo larwy, potrzebują ciała tłuszczowego. Pszczoły słabe mają mało ciała tłuszczowego i nie karmią odpowiednio larw. A to, jakie będzie ciało tłuszczowe przyszłej pszczoły, zależy od tego, w jaki sposób będzie wykarmiona w okresie larwalnym. Więc w kolejnym pokoleniu mamy troszkę słabszą pszczołę, która wychowa troszkę słabszą pszczołę. I ta pszczoła pójdzie do zimy, zupełnie nieprzygotowana. I w końcu i tak umrze. Więc to jest tylko odwlekanie decyzji o tym, że mamy mniejszą ilość rodzin. Kolejna kwestia to dłuższy czas w pasiece. Zobacz, jeśli mamy rodziny o podobnej sile, to możemy jechać do pasieki, zobaczyć 3-4 ule i mniej więcej mamy obraz sytuacji. Nawet mamy możliwość nie zaglądania do kolejnych uli. Ale jeśli mamy rodziny słabe, średnie, silne, to wtedy musimy zajrzeć do każdego. Przecież nie będziemy pamiętać, co tam się działo w każdym ulu. Nie opisujemy przecież aż tak szczegółowo, chyba że robimy sobie notatki takie bardzo dokładne. Ja na początku robiłem i jak jesteś na początku drogi, to polecam robić takie naprawdę dokładne notatki, czyli rodzina 1, matkę widziałem, albo tam były jajka, czerw był na tylu ramkach. Te notatki naprawdę dużo dają, warto to robić. I dlatego też zachęcam do tego, żeby wyrównywać siły rodzin, żebyśmy mieli o podobnej sile i nie tylko na wiosnę, ale także w trakcie sezonu. Więc utrzymywanie słabych rodzin ja uważam, że jest błędem i warto przemyśleć sobie, jakie mamy korzyści z ich utrzymywania, a jakie mamy negatywne konsekwencje. Zerknę sobie na czat. Co myślę o stosowaniu pomniejszonej komórki i wpływ tego na zmniejszenie inwazji? Są dwa rodzaje badań na ten temat. Jedne badania mówią, że to coś daje, a są drugie badania, które mówią, że ani wąska, ani szeroka nic nie daje. Natomiast jest też bardzo ciekawe badanie doktora Olszewskiego, który zweryfikował, że włożenie dwóch rozmiarów komórek do ula, 4,9 i 5,4 albo 5,1, sprawiło, że wystąpiła tak zwana naddominacja genetyczna. I dzięki temu pszczoły były bardziej odporne na warozę i bardziej miodne. Kolejne zagadnienie to brak rezerw pokarmowych. I po pierwsze wiosna. No to jeszcze odpowiem. Sublimator na 230 stopni, mówiłem o tym przed chwilą. Po pierwsze wiosna, kiedy myślimy, że no za chwilę będzie pożytek, już w sumie pszczoły sobie poradzą. Okej, okay, może być tak, że sobie poradzą, ale będą się wolno rozwijać, bo rodzina pszczela, żeby się intensywnie rozwijać, musi mieć pewność, że ma po co, że mają zapasy pokarmu. Im nie wystarczy to, że no może będzie. Pszczoły lepiej czują od nas środowisko. Jeśli nie mają pełnej puli pokarmu, to one nie będą się rozwijać, więc nie można zaniedbywać wiosną w taki sposób, że jest tam na tej górze takie paski pokarmu, powinno wystarczyć. No nie, mówimy o żelaznym zapasie, tak żeby było 5 kg. Kolejny błąd to zabieranie żelaznego zapasu z miodni i z rodni. Tu jest źle napisane. Zabieranie żelaznego zapasu z rodni, czyli zabieramy żelazny zapas z rodni do góry, żeby królowa miała więcej miejsca na składanie jajek, no albo żeby mieć więcej miodu. No to tak nie działa, bo zobacz. Jeśli mają żelazny zapas pszczoły, to ty zabierzesz ramki, a pszczoły go uzupełnią. Królowa nie będzie czerwić od dechy do dechy. Może się zdarzyć tak, że będziesz mieć rodzinę, w której jest od jednej deski czerw, okay, ale
później z drugiej strony jest pokarm. Więc zabieranie tego żelaznego zapasu z dołu jest błędem. No i kolejny błąd związany z pokarmem to nie karmienie w lipcu. Po pierwsze, jak robimy ostatnie miodobranie, to od razu zalewamy syropem. Taką dużą dawką, minimum 5 litrów. Trzeba im mocno chlupnąć. Jeśli masz mniejsze podkarmiaczki, to po prostu na drugi dzień, od razu na trzeci, na czwarty. Dlaczego? Dlatego, że pszczoły przeżywają szok pokarmowy. Kiedy przeżywają szok pokarmowy, to jest dla nich stres, który obniża ich odporność. Więc nie możemy tego robić świadomie. A teraz już masz świadomość. Po ostatnim miodobraniu trzeba chlupnąć dużą dawkę syropu. A później, najczęściej, przynajmniej w naszym regionie, jest susza. Trzeba cały czas małe dawki syropu dawać. Po to, żeby pszczoły się rozwijały, żeby miały złudzenie tego pożytku, żeby królowa chętnie składała jajka. Kolejny błąd to niedocenianie lokalizacji, czyli zła baza pyłkowa. Trudno jest ocenić lokalizację, natomiast jeśli masz tak, że no nie idzie. Idealnie by było, żeby mieć więcej niż w jednym miejscu ulę, bo wtedy można sobie coś próbować. To może czasami warto przenieść ulę w inne miejsce. Czasami jest to kwestia zbyt dużej wilgotności, przez to pszczoły źle zimują. Czasami jest to kwestia pól kukurydzy. I nie mówię tutaj o wszystkich kukurydzach. Są pewne odmiany, których pyłek jest szkodliwy dla pszczół. No i wtedy przeniesienie uli może rozwiązać te kwestie. Brak wody. Jeśli nie ma w twojej lokalizacji poidła, to zrób je. Zawsze warto mieć swoje poidło. Poidło powinno być głębokie. Powinno być nastawione, powinno być w nasłonecznionym miejscu. Dlaczego? Dlatego, że pszczoły robią kupę na brzegu. I dzięki słońcu ta nosemoza w kupie ginie. I kolejna kwestia. Czasem jest tak, że no, pszczoły nie chcą iść do tego poidła. To raz, na samym początku daj tam trochę cukru. Ale nie, że zawsze. Tylko na tym początku, kiedy pszczołom dajesz to poidło, to delikatnie małą ilość, tak żeby je zachęcić, żeby one znalazły to miejsce i wtedy je tam daje. Bo ocenianie lokalizacji po ilości pożytków nektarowych jest dużo prostsze niż ocenianie po ilości pyłku, a już po tym, jakiego rodzaju, czy jest zróżnicowany, to już jest dużo trudniejsze. Czasami po prostu warto przetestować inną lokalizację. Przygotowanie do zimy. Źle ułożone gniazdo, czyli zbyt duża ilość ramek w stosunku do ilości pszczół. Albo mamy na środku czerw, 2-3 ramki. Karmimy. 2 ramki z prawej, 2 ramki z lewej. Pszczoły pójdą w jedną stronę i już nie pójdą w drugą. I co w tej sytuacji zrobić? No, po pierwsze, wcześniej powinniśmy byli zareagować i wyciągnąć te ramki. Czasem można stwierdzić, no ale tam było jeszcze trochę czerwiu. No i zobacz. Prawdopodobnie właśnie w tej reszce czerwiu jest najwięcej warozy. Więc czasami nie ma sensu aż tak podchodzić do tego delikatnie. Natomiast można to zrobić jeszcze inaczej. Jeśli masz korpus, na przykład wielkopolski, i podłożysz pół korpus, nawet pusty, odpowiednio wcześniej, czyli nawet jak zaczynasz karmienie zimowe, to pszczoły mają miejsce, żeby uwiązać kłąb, przez co będzie więcej miejsca nad kulą czerwią, żeby składać pokarm. Za późno karmienie. To jest jeden z błędów, bo jak czytamy Ostrowską, to możemy przeczytać, że w sierpniu się zaczyna przygotowanie, natomiast już w lipcu powinniśmy już stosować to podkarmianie delikatne, żeby pszczoły miały pokarm na bieżące potrzeby, ale też miały to przeświadczenie, że nie ma problemu z miodem, więc nie można czekać do tego połowy sierpnia. Z drugiej strony za późno to też jest zbyt długo karmione. Wal tego syropu full, nie 15 kg, tyle co jest w książce, tylko wal tak długo, aż będą piły, jadły ten syrop i wtedy nie będziesz mieć problemu z tym, że musisz karmić jeszcze w październiku, bo pszczoły przestaną ci brać pokarm już w połowie września i nie ma z tym żadnego problemu. Im to naprawdę wystarczy.
co z pokarmem, czy syrop, czy taki gotowy, czy cukier, to nie jest ten czynnik, który wpłynie na to, że że to odmieni twoje pszczelarstwo. Znów mamy podział na ludzi, którzy robią syrop cukrowy i ludzi, którzy kupują gotowy. Jedni i drudzy mają bardzo dobre wyniki. Mariusz pyta, co z tymi resztkami czerwi robić? Przetopić. Albo Maciej pająk podpowiada. Czy jak daje się dużo węzy, to wtedy jest mniej miodu, gdyż wykorzystują miód na odbudowę węzy? Nie, ponieważ pszczoły i tak będą wypłacać wosk. Jeśli nie dasz im węzy, to te łuski woskowe opadną na dennicę. Więc pszczoły i tak będą wypłacać wosk. I mówię tutaj o sytuacji, jak chcesz wymienić jeden kokon plus węzy, czyli wszystkie ramki w ciągu sezonu, a nie o tym, że jeszcze więcej i więcej i więcej. Kolejny problem z zimą, z przygotowaniem do zimy, to zaniedbanie zabiegów przeciw warozie. Czyli zrobienie niewłaściwymi środkami, znowu wszystkie te błędy związane z leczeniem mają wpływ na zimowlę. Czasami szukamy różnych przyczyn problemów w pszczelarstwie, a może się okazać, że no, to właśnie rozwiązanie, nauczenie się zwalczania warozy rozwiąże wszystkie problemy. Czasem jak ktoś pyta o coś na forach pszczelarskich, to można zobaczyć waroza, waroza, waroza. No i z jednej strony to nie jest spoko, no bo rzeczywiście może być coś innego, ale z drugiej strony rzeczywiście jest tak, że najczęstszą przyczyną problemów jest ta waroza. No i zaglądanie za późno. Czy są osoby, które zaglądają w październiku? Nie odpisujcie, nie róbcie tego. Jeśli nie macie powodu, żeby zaglądać w październiku do ula, a jedynym powodem jest ewentualne stosowanie zabiegu, no jeszcze październik, ok, jest jeszcze w miarę ciepło, ale w listopadzie jest już zimno. Jeśli nie ma powodu takiego jak polewanie kwasem szczawiowym pszczół, to nie zaglądamy do ula. Chodzi o to, że pszczoły potrzebują do prawidłowej zimowli odpowiedniego stężenia CO2. I jeśli będziemy otwierać powałkę, to to stężenie będzie mniejsze i gorzej im wtedy się zimuje. Jaką dawkę syropu dać w lipcu po miodobraniu na rodzinę? Mówiłem, 5 litrów co najmniej. A gdy jest długa ciepła jesień, jak w tym roku, a nie masz pożytku, to trzeba ekstra dokarmić? No nie, jeśli walisz tego pokarmu, tak jak ci mówię wcześniej, to nie ma, bo pszczoły zimą prawie nie zużywają pokarmu, a później na wiosnę już masz możliwość kontrolowania, więc wtedy możesz ewentualnie zareagować. Dobra, słuchajcie, przeszliśmy, mam nadzieję, że właśnie przeszliśmy, a nie przebrnęliśmy przez te błędy pszczelarskie, przez wyzwania. Napiszcie proszę, czy to spotkanie wam coś dało, czy nie, czy miało dla was wartość. Mam nadzieję, że tak. Bardzo mi na tym zależało. Powiem wam teraz o bonusie. Później przejdziemy jeszcze do pytań. Słuchajcie, ten bonus to dostęp do klubu Gentleman w Pasiece. Tak się kiedyś nazywał. Teraz się nazywa Lady Gentleman w Pasiece. Skąd on się w ogóle wziął? Czemu ten gentleman? Bo dwa lata temu i w przyszłym roku też planuję to, no rok temu i w przyszłym roku też planuję to zrobić, robiłem takie nagrania na żywo z Pasieki co środę o 10. No i wtedy ja byłem tym gentlemanem w Pasiece. A później powstała taka idea klubu, takiej społeczności, w której można się poradzić, w której można czuć się bezpiecznie. Jak pytamy na forum o jakieś zagadnienie, to najpierw dostaniemy w pierwszych trzech postach papę, później może ktoś się zlituje i opowie coś konkretnego, chociaż nadal nie wiemy, z kim gadamy, więc nie wiemy, czy możemy tej osobie zawierzyć. Więc ideą tego naszego klubu jest pszczelarz pszczelarzowi pszczelarzem, żeby oznaczało coś dobrego i żeby mieć wsparcie. No i w tym klubie mamy co miesiąc wykład z ekspertem. Czasem jest to pszczelarz, czasem naukowiec. W większości przypadków jest to i pszczelarz, i naukowiec. No i tutaj mamy listę osób, które były przez ostatnie
12 miesięcy działania klubu. Mieliśmy też Marcina z Pasiekiem Arcyś, mieliśmy Igora Pawłyka, eksperta od izolacji i właśnie z nim rozmawialiśmy o izolacji. Dzięki dr Anecie Ptaszyńskiej mieliśmy możliwość wzięcia udziału w projekcie w takim kontroli pasków z cannabis. Wszyscy kluby, którzy są i chcieli, to dostali za darmo te paski do przetestowania. Więc te wykłady są niesamowite, bo możemy zadawać na żywo pytania. Przepraszam, i nie w takiej formie jak teraz, tylko na Zoomie, że można samemu zadać to pytanie i porozmawiać. To jest olbrzymia wartość dla osób, które są aktywne. Pszczela Liga, czyli coś nowego w tym roku. Rozpoczynamy Pszczelą Ligę, czyli po wykładzie robimy test i w ciągu 12 rozgrywek, w ciągu tych 12 wykładów można zdobywać punkty i osoba, która wygra, będzie miała tytuł Mistrza Pszczelej Ligi i nagrodę główną. Myślę, że ten Mistrz Pszczelej Ligi może być dużo ciekawszy, dużo większą satysfakcję dawać niż ta nagroda. W klubie mamy newsletter co tydzień, wtedy wysyłam informacje albo ze świata, albo dotyczące konkretnego zagadnienia, żeby to rozpykać, żeby to lepiej zrozumieć. Mamy swoją stronę dedykowaną, jest to klub, na którym mamy swoje posty i teraz na przykład rozkminiamy wagę pasieczną tak, żeby móc ją samemu zrobić. Jak się przygotowałem do tego spotkania, to też poprosiłem klubowiczów, żeby napisali swoje błędy, które wystąpiły u nich w pasiece, tak, żebym mógł zerknąć na to, co może komuś innemu stwarzać problem, a ja o tym już zapomniałem. Więc są osoby na różnym poziomie zaawansowania, są osoby bardziej i mniej zaawansowane. Inicjatywą oddolną w tym klubie jest WhatsApp, szybkie reagowanie. I chodzi o to, że pewna osoba powiedziała, że hej, zróbmy sobie grupę WhatsApp, bo czasami trzeba coś szybko dowiedzieć się, a nie każdy wchodzi tak często na tą stronę, na to forum, więc mamy wspólną grupę na WhatsAppie, w której można sobie szybko na coś dostać odpowiedź. Wspólne projekty, to w ubiegłym roku był to te paski cannabis. Myślę, że w tym roku ruszy pani z tą wagą pasieczną. Wymiana doświadczeń i porady to jest nieocenione, bo często jest tak, że osoby w miarę świeże zastanawiają się nad czymś, a potrzebują tylko drugiej osoby, która im powie, tym się nie przejmuj. I sytuacja z dzisiaj, osoba mówi, znalazłem przed lotkiem tam kilkanaście pszczół, czy to jest problem, czy nie przejmować się tym. Więc warto mieć takich osób, od których można dostać wsparcie bez obaw o to, że się dostanie obuchem w głowę. No i co trzeba zrobić, żeby dołączyć do klubu? No, przede wszystkim wejść na stronę Gentleman Pasiece i tam można się zapisać. Zapisy mamy do 6 grudnia. Później ten klub będzie zamknięty. Dlaczego? Dlatego, że to jest płatność subskrypcyjna i to jest kłopotliwe, żeby sprawdzać to cały czas. Robimy to raz w roku. Osoby, które chcą, które są zdecydowane, wtedy dołączają. Przy czym nie ma żadnego ryzyka, bo możesz dołączyć i w ciągu 30 dni stwierdzić, że no, nie podoba mi się to. No i jak wejdziesz sobie na stronę Gentleman w Pasiece, to zobaczysz, jakie są najbliższe wykłady. No i w ciągu tego miesiąca, tych 30 dni, będziesz już mieć możliwość wzięcia udziału w dwóch wykładach, czyli przetestować, jak wygląda klub, kto tam w ogóle jest i nadal nic nie ryzykujesz, bo dostajesz zwrot całej kwoty. Jeśli zdecydujesz się na płatność roczną, subskrypcję roczną, to wtedy też mówisz po 5 miesiącach, nie, to nie dla mnie, no to oddaję ci za 7 miesięcy i też nie ma z tym żadnego problemu. Więc jest taka gwarancja 100%. Napiszcie proszę, jak wam się podoba taka idea takiego klubu. Koszt to 45 złotych miesięcznie, chyba że chcesz kupić płatny, wejść do klubu w ramach rocznej subskrypcji, to wtedy to jest 449 zł.
A jeśli masz wykupiony kurs pszczelarski, to nadal taki sam. To nadal taki sam koszt. Dobra, słuchajcie. Zapraszam Was serdecznie. I. Aha, Mariusz jest w klubie i mówi, że czaruje. Nie, nieprawda, nie czaruje. Aczkolwiek prawda jest, że się może nie mieć ochoty się wypisać. Dobra, słuchajcie. Wracam kilka posłów wstecz, żeby tutaj odpowiadać na pytanie. Co z tymi rankami pracy po wygryzieniu trudniej zrobić? No nic, one są nadal w ramce, w ulu. Wygryzają się pszczoły, ta ramka nadal tam jest i dopiero później, kiedy znów królowa zaczerpi, to wtedy wyciągamy tę ramkę. Przetopić topiarką słoneczną czy parową? Ja mam akurat parową, ale to wynika z mojego lenistwa. Nie chcę mi się chodzić i obracać, a nie chcę też już wydawać kolejnych pieniędzy na inną topiarkę, samemu też nie chcę robić. Podejrzewam, że gdybym miał dobrą topiarkę słoneczną już na stanie, kiedy przejmowałem pasiekę, to też bym z niej korzystał. Trudnią nie daje się wygryźć, taki komentarz. Ja w ogóle mam inną sytuację, bo ja pozyskuję homogenat trutowy, czyli wkładam węzę, sprawdzam kiedy, to jest nie węzę, wkładam ramkę pracy, sprawdzam kiedy pszczoły odbudowały, kontroluję kiedy królowa zaczerwiła i wyciągam w odpowiednim momencie około 11 dnia, około i pozyskuję homogenat trutowy. I robię to w rodzinie raz i więcej już nie zabieram tych ramek. Pozwalam trutniom się wygryźć. CO2 opada w ulu, a kłąb też jest na dole ula. A jakbym jednak im dał się wygryźć, to susz nie będzie się nadawał do miotni? Będzie się nadawał do miotni. No oczywiście jak mówimy o jakimś sensownym suszu, bo jak jest taki czarny, no to i tak jest do przytopienia, do jakby wycofania z ula. Okej. Obok warozy istotnym problemem jest Nosema acerana. Nie wiem, czy w krótkiej perspektywie nie będzie to największym problemem. Myślę, że czas pokaże. Natomiast na warozę mamy wpływ, na Nosemę ceranę nasz wpływ to właśnie bycie dobrym pszczelarzem, przeciwdziałanie warozie, prowadzenie odpowiedniej higieny w pasiece i sprawianie wszystkiego, co tylko możliwe, żeby rodzina miała jak najlepsze warunki do funkcjonowania, czyli dobre pasieczysko, dobra baza pożytkowa, nie grzebanie w ulu, wszystkiego, co może pomóc rodzinie w budowaniu odporności, a nie osłabianiu jej. Sublimacja kwasu szczebiowego, ile razy robić, co ile dni? Sublimację robimy raz. Każdy zabieg kwasem szczebiowym robimy raz na jedno pokolenie pszczoły. Jeśli zrobimy zabieg kwasem szczebiowym dwa razy na jedną rodzinę pszczolą, to ją zabijemy. Więc jeśli stosuję, załóżmy, sublimację teraz, to nie zrobię jej na wiosnę, bo zabiję rodzinę pszczelą. Kwas szczebiowy ją wykończy. Jeden zabieg kwasem szczebiowym w jakiejkolwiek postaci na jedno pokolenie pszczół. Jeśli zrobiłem zabieg na przykład paski z kwasem szczebiowym po lipie, to na zimę spokojnie mogę używać tego samego środka, bo mam już inne pokolenie pszczół. Jakie linie pszczół masz w pasiece i od kogo? Krainki od Tomka. Sokalskiego z Bieszczad. Natomiast teraz już mam także swoje, tylko to nie są moje żadne linie, tylko to są pochodne. I
tam jest od Tomka Kinder IG1. Natomiast w początkowym etapie pszczelarstwa to naprawdę nie ma znaczenia. To ma znaczenie, jak już jesteś dobry w pszczelarstwie, jak już większość z tych rzeczy, o których dzisiaj mówiłem, to jest dla ciebie już dawno znana, to wtedy już te niuanse mają znaczenie. To jest jak z butami w grze, w piłkę. Nowe buty niczego nie zmienią, ale jeśli jesteś naprawdę w top, to te buty mogą mieć znaczenie. Rodnia w wieku polskiej dziesiątce na jednym korpusie, czy korpus i połówka, jak polecasz? Ja mam i tak, w zależności od tego, jak rodzina się rozwija. Polecam właśnie spróbować i tak. Natomiast będzie to trochę kłopotliwe czasami z przekładaniem ram. Jak skutecznie zapobiegać rojeniu, po czym poznać, że pszczoła się szykuje do rójki? Jeden sposób to patrzenie na ramkę pracy, w jaki sposób pszczoły budują, czy budują. Jeśli budują z trzech stron razem ładnie, to znaczy, że są w nastroju roboczym. Jeśli jest tylko taki mały kikut, albo już przestały budować, to znaczy, że już nie są w nastroju roboczym. Jeśli zaglądamy do komórki i patrzymy, że larwy są fajnie zalane mleczkiem, to znaczy, że... żeby nie pomylił. Jeśli są obficie... Ojku, dobra, nie dokończę, żebym się nie pomylił. W książce Matthias Thun fajnie to opisuje. Kolejna kwestia to widzimy, czy czerwiu jest dużo w ulu, czy pszczoły, czy klowa ma gdzie składać jajka, bo z czego wynika nastrój rojowy? Z tego, że karmicielki nie mają kogo karmić i karmią się nawzajem mleczkiem pszczelim. W ten sposób nabierają masy i przygotowują się do wylotu. Jeśli klowa cały czas ma gdzie składać jajka, jeśli cały czas karmicielki mają robotę, to wtedy ten nastrój rojowy jest mniejszy, więc kontrolowanie tego, czy królowa ma robotę, już jest dobrym sposobem na sprawdzanie, czy występuje nastrój rojowy. Odnośnie poszerzania gniazda. W zeszłym roku na jednym pełnym korpusie 10-ramkowym wielkopolskim. Teraz chciałbym mieć na 1,5. Czy półkorpus węzy jako powiększenie gniazda w sezonie dorzucić w całości? No, jeśli nie masz innej możliwości, to tak, na górę, bo na dole będą kiepsko budować. Jeśli masz inną możliwość, to daj pół na pół. Nie, po obserwacji chudej matki to nie jest taka dobra... Mariusz Dzielic mówi o obserwacji chudej matki. To jest naprawdę trudne. Jeszcze nie spotkałem się z tym, żeby obserwować na swojej rejowej po chudej matce, zwłaszcza, że nie zacząłem o niej widzieć. Jeden korpus gniazdowy w tych czasach to ciasne, a dwa za dużo na moje pożytki, dlatego chcę 1,5. To może rozważ 12-ramkowy korpus. No, problem z tym, że potrzebujesz od nowa cały sprzęt, więc 1,5 korpusu to jest bardzo dobre rozwiązanie. Czy stosujesz izolator chmary? Jeśli tak, to jak oceniasz? Tak, na części rodzin stosowałem przed końcem lipy, jestem zadowolony. I teraz część rodzin jest na zimę zaizolowana. Zobaczymy po zimie. Ogólnie jestem zadowolony. Czy zapis webinaru będzie dostępny po godzinie 23? Tak. Kiedy wiosną wymienić matkę? Jak to określić, że już można? Właśnie wiosną jest akurat o tyle super, że pszczoły świetnie ją przyjmują. Więc jeśli masz matkę czerwiącą, to... możesz ją wymienić w każdej chwili. Jeśli nie masz matki czerwiącej, to nieunasienionej też nie masz. Więc wtedy lepiej poczekać, aż się rodzina już rozwinie. Dzięki Przemek za miłe słowa. Dawid, hej. Czy tegorocznym odkładom zimującym na 6 ramkach wielkopolskich poszerzenie gniazda na wiosnę suszę przyspieszy znacząco ich wiosenny rozwój, czy lepiej poszerzać węzeł? To po pierwsze, na tegorocznych zimujących ramkach, na tegorocznym odkładzie 6-ramkowym na wiosnę prawdopodobnie będziesz wyciągać ramkę, bo zobacz, zostanie pokarm.
który będzie wpływał na to, że będzie akumulował zimno. Więc z tych 6 ramek podejrzewam, że jak zostawisz 5 albo 4, to będzie bardzo dobrze. A później poszerzasz właśnie suszę, jeśli masz, żeby pszczoły nie musiały wypłacać wosku, bo to jest dla nich olbrzymi wydatek, a nie są na to jeszcze gotowe. Nie ma młodych pszczół, tylko mamy stare pszczoły, które przezimowały i one chcą wychować młode pokolenie, żeby mogło ich zastąpić. Na początku powiedziałeś, że zmienisz ule na 12-ramkowe. Jakie widzisz plusy takiego ula? Czy baza pożytkowa ma wpływ na wybór rodzaju ula 10 czy 12-ramkowe? Chcę zmienić dlatego, żeby nie ograniczać matki w czerwieniu, żeby miała więcej miejsca na dole, żeby miał miejsce na ramkę pracy, w sumie dwie ramki pracy i 10-ramkowy ul jest na to za mało. Jak uniknąć sytuacji, gdy pszczoły zalewają gniazdo? Więc odpowiedzmy sobie na pytanie, w jakich sytuacjach pszczoły zalewają gniazdo. Pszczoły zalewają gniazdo w sytuacji, w której matka nie czerwi. Więc czerwiąca matka sprawi, że nie będziemy mieli zalewania gniazda. Pszczoły zalewają gniazdo wtedy, kiedy nie mają miejsca do góry. Więc żeby uniknąć sytuacji zalewania gniazda, musimy w dobrym momencie poszerzyć miodnię. Mateusz, możesz opowiedzieć coś o wymianie gazowej w zimie? Jak się ma sężenie CO2 do zużycia pokarmu w zimie? Czy to prawda, że silna rodzina łatwiej reguluje poziom CO2, czy zwiększając stężenie? Nie rozpiszę ci się, zresztą nie opowiem więcej. Nie jestem do tego, nie czuję się przygotowany. Natomiast po prostu pszczoły mniej zużywają pokarmu, jeśli mamy większe stężenie CO2. I większa rodzina łatwiej reguluje, bo ma więcej pszczół, które wydychają to CO2. No i zmniejszają aktywność, tak. Rzeczywiście, czyli najpierw susz. A co w takim wypadku zrobić z wyciągniętym pokarmem? Przechować, on wróci, za chwilę go będziesz z powrotem wkładać. Najlepiej, żeby przed włożeniem on był w ciepłym pokoju, wiesz, tak żebyśmy włożyli taki grzejniczek, te 21-22 stopnie, wtedy pszczoły bardzo chętnie to wezmą. Jeszcze odsklepisz, to już w ogóle petarda. Chyba, że no już masz sezon, to wiadomo, to nie wkładasz tylko do odkładów. Czy stosowałem cegiełki ceramiczne do aplikacji kwasu markowego? Stosowałem i uważam, że to jest dobra metoda. Natomiast ja jestem zdania, że chodzi o to, żeby stosować środki we właściwy sposób, a metoda jest kwestią wtórną. Więc to może być, jeśli chodzi o kwas mrówkowy, dozownik doktora Kwaska, to może być polewanie na szmatkę, to może być jeden z komercyjnych dozowników. Kwestia tego, żeby to robić we właściwy sposób. Okej, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam powodzenia w pszczelarstwie. Życzę Wam takiej chęci do rozwoju. Każde nasze działanie rodzi kolejne działanie. I jak pracowałem jeszcze w banku, to jeden z kolegów starał się robić jak najmniej, bo każde działanie rodzi działanie, a ja w swoim życiu widzę na odwrót, że takie jakby pozytywne konsekwencje tego. Każde działanie, czy z wydaniem książki dla dzieci, czy z wydaniem książki dla dorosłych, czy z powstaniem klubu, czy z przygotowywaniem się do newslettera, czy z rozmową z innym pszczelarzem, zapraszając go do wykładu, sprawia, że pojawia się coś nowego, pojawia się jakaś nowa informacja i to jest niesamowicie rozwijające. Więc zachęcam do tego, żeby szukać, żeby dociekać, studiować jakieś zagadnienie, bo to jest niesamowicie rozwijające i wtedy utrwala się na pamięci. Do zobaczenia.